Już naprawdę byliśmy świadomi, jak sytuacja jesteśmy. Teraz naprawdę podchodzimy w każdy mecz. Musimy naprawdę zostawić serce i za każdy mecz musimy naprawdę punktować. I na pewno w sobotę u siebie to będzie to samo. Ale powiem Ci tak, przed nami kolejny tydzień pracy, przed meczem ze Zniczem Pruszków i chyba ten tydzień znowu, tak jak poprzedni, to będzie pokora, to będzie cisza, spokój, konsekwentna i ciężka praca, bo to przyniosło dzisiaj efekty w Jastrzębiu. Tak, dokładnie. Naprawdę będziemy pracować bardzo mocno. Na pewno trochę spokój teraz mamy, ale nie odpuścimy żadnego meczu, naprawdę będziemy walczyć do końca. Jeszcze zapytam Cię o kibiców, bo Ty po strzelonym golu pobiegłeś od razu im podziękować za ten doping i pewnie jeszcze powtórzysz to teraz w naszej rozmowie, bo oni jeżdżą, wspierają i to też mówił trener Opaliński na konferencji, że bez nich byłoby na pewno trudniej. Oczywiście. Ja ogólnie zawsze będę biegał do kibicy, bo naprawdę to jest nasza siła tak naprawdę. I zapraszam w sobotę wszyscy na mecz. Martin, jak podsumujesz dzisiejsze spotkanie, trener powiedział, że wygraliście determinacją i charakterem, czyli dużo walki. To był chyba ten klucz dzisiaj do wygrania z liderem. Tak, pokazaliśmy klas, pokazaliśmy charakter, że ta drużyna ma duży charakter i piękne zwycięstwo. Tak. Piękne i bardzo ważne, bo też no, patrzymy cały czas no, mimo wszystko w tabelę i widzimy, że te punkty są teraz bardzo potrzebne. No i punkty zdobyte u lidera, u naszego rywala w walce o awans, no to są, że tak powiem, bezcenne. Tak. Zwycięstwo jest najważniejsze. Te trzy punkty są bardzo ważne i dobrze było, że Peťo nie grał. Nie, to tu Bystry. Dlatego żeśmy wygrali dzisiaj. Nie, żarty. Ważne trzy punkty. A myślę, że bardzo dobre grali, pokazaliśmy duży charakter. Ostatnie pytanie. Z ciężkim treningiem wchodzimy w nowy tydzień, z pokorą i ze spokojną głową cały czas pracujemy? Tak. Tylko ciężka praca i czysta głowa i jedziemy, pracujemy od każdy trening, a od meczu do meczu. Każdy mecz chcemy wygrywać. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.